Zarządzanie to pewna ścieżka osiągania celów. Chyba bym wytłumaczyła w ten sposób. Musisz najpierw wiedzieć, czego chcesz. Potem dobrać metody, narzędzia, jakieś instrumenty, rzeczy, którymi chcesz ten cel zrealizować. Organizować się i te rzeczy, a ewentualnie innych i otoczenia, żeby ten cel osiągnąć. Najważniejsze w karierze przyszłego menadżera jest bycie otwartym na innych ludzi, docenianie ich pracy, umiejętność pracy z ludźmi. Wybór tego kierunku studiów znacząco wpłynął na moje życie. Przede wszystkim stałam się dużo bardziej pewna siebie, zdecydowana, nastawiona na sukces i ambitna. Zawsze chciałam pracować w marketingu i obecnie znalazłam pracę jako menadżer marketingu. Jako obecny zawodnik w swoim sporcie, jaki uprawiam, czyli ultramaratony, uczę się cały czas pozyskiwać sponsorów. Studiując na WSB zdobyłem podstawowe umiejętności z zakresu marketingu, prowadzenia biznesu, a także psychologii, która jest związana z prowadzeniem działalności. Kiedy szukałem uczelni, ważne było dla mnie, żeby znaleźć czas na samorealizację, żebym mógł pisać swoje kawałki, bo taką mam pasję, żebym mógł je nagrywać, mógłbym ćwiczyć wokal. Studia na WSB są na tyle dla mnie idealnie dopasowane, jeżeli chodzi o plan, że mam tutaj 3 dni w tygodniu studiów i 4 dni dla siebie. Wykorzystuję wiele różnych kreatywnych metod nauczania. Uważam, że poruszanie prawej i lewej półkuli sprzyja uczeniu się. Do takich metod należą gry, ale również wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości. Po zarządzaniu można znaleźć pracę praktycznie w każdej branży, dlatego że wszędzie tam, gdzie jest nastawienie na rozwiązywanie problemów, na osiąganie celów, tam będzie potrzebny menadżer. Kandydatowi na kierunku zarządzania poradziłabym: nigdy nie przestawaj się uczyć, obserwuj i analizuj.